Jeszcze dobrze nie odjechał M62, a już na tor obok wjeżdża słowacki łamaniec. Słuchajcie, musiał się zdarzyć jakiś wypadek, bo helikopter chce tutaj lądować, na to wygląda. A teraz mamy pociąg bez zatrzymania. Husarz. Proszę bardzo, ET40. No i helikopter zawisł. I ląduje. Dzień dobry, cześć i czołem. Jest niedziela, godzina 9:46, a ja jestem na stacji Jaworzno Szczakowa. Zapraszam was na odcinek. Wschodzące słońce, powietrze pełne energii, nad torami cisza, wkrótce wybuchnie melodia. Przed nami pierwszy skład Dragon grupy Lotos z cysternami. Za dosłownie 5 minut na stacji w Jaworznie Szczakowej powinien pojawić się pociąg Artus kierunek Hel. A jeżeli ktoś nie wie, to pociąg ten robi trasę ponad 1000 km. Pole główne, Brzeg, Wrocław główny, Leszno, Poznań główny, Gniezno, Inowrocław, Bydgoszcz główna, Laskowice Pomorskie. I przed nami Intercity Artus. Pociąg będzie wjeżdżał na peron drugi, tor drugi. Na czele EP09022. Po drugiej stronie peronu mamy bocznicę, gdzie aktualnie trwają prace manewrowe. Za chwilę na peron drugi wjedzie Intercity Ślązak z Poznania do Przemyśla Głównego. Na horyzoncie pojawił nam się Ślązak. Na czele EP09044. Pociąg przyjechał planowo. Pociąg został odprawiony. No i Ślązak rusza na Przemyśl Główny. A w międzyczasie wjeżdża pociąg z Krakowa do Katowic.
na Ślązaku 5 wagonów. Na peronie drugim tor drugi, na odjazd oczekuje Elf, kierunek Katowice. Zgodnie z tradycją, pora na magnesik, a będzie on przyklejony w tym oto miejscu. Peron trzeci, kierunek Kraków, kierunek Katowice. Elf o nazwie Gibki Cuk startuje w kierunku Katowic. Leci SM-ka w naszą stronę. Oczywiście 6DG. A teraz mamy pociąg bez zatrzymania. Husarz. Nawet nie wiem, co to było. A na peron drugi wjeżdża pociąg Regio. Z Katowic do Trzebini. Za chwilę za nami pojawi się Intercity Wibicki. Relacji Poznań, Kraków Główny. Rusza pociąg Regio na Kraków Główny. A na peron trzeci wjeżdża również Intercity Wibicki. Skład EZT Flirt, czyli ED-160. Kierownik pociągu gwizdnął do odjazdu. No i Intercity Wibicki kieruje się w stronę Krakowa Głównego. Na torze przelotowym mamy skład towarowy z węglarkami. Proszę bardzo, ET40. No i przeleciała, słuchajcie, Skoda ET40. Jak dla mnie rzadko spotykana lokomotywa, więc super. No i będziemy mieli kolejny przelot. Peron drugi, tor drugi. Jakiś Icek. EU07 1513.
Krakowa Głównego na Kołobrzeg. Peron drugi tor pierwszy przelatuje. Gama z platformami. Niedzielę i godziny przedpołudniowe. Uważam, że ruch w Jaworznie Szakowej jest przyzwoity. Przed nami podwójna obsada 6DG. Przed nami stara, poczciwa Skoda ze składem cystern. I towarowy czeka na wyjazd, a za chwilę tam pojawi się nam pociąg z Krakowa na Katowice. No i z tamtej strony zbliża się kolejny pociąg, jakiś przelot, także nagrywamy. No i mamy pociąg z Krakowa na Katowice. Jest to impuls drugiej generacji. Przelot Intercity. Niestety nie wiem, co to za skład z dziewiątką na czele. Na stację w Jaworznie wjeżdża TLK Szczeliniec, opóźniony o prawie 20 minut. No i tutaj nie będzie dłuższego postoju, będzie szybka wymiana pasażerów i dalsza jazda. Uwaga, przejedzie pociąg bez zatrzymania. Prosimy zachować ostrożności, odsunąć się od krawędzi peronu. No i rusza TLK na Kraków. Oczywiście skład SN84. Nazwa Jaśko.
Jeszcze mamy helikopter LPR-u. Słuchajcie, musiał się zdarzyć jakiś wypadek, bo helikopter chce tutaj lądować, na to wygląda. No i helikopter zawisł i ląduje. A przez peron drugi przejeżdża Skoda z cysternami. Jednak wracam do helikoptera, żeby zobaczyć, co tutaj się dzieje. Biegnie ratownik. Znowu mamy dostęp koordynaty od dyspozytora i to jest po drugiej stronie toru, pod stronę Mazurego mamy to ja. Powiedz mi, którym to jest miejscu. Coś się musiało wydarzyć, ale gdzieś tam na żeberku chyba, bo helikopter nie ma jak tam chyba wylądować. No i rusza skład towarowy ze Skodą na czele. Jest sygnał z wyjazdem. Mamy również policję. Od drugiej strony torów słychać też sygnały. No, słuchajcie, jakaś grubsza akcja. Na pewno sprawdzę, co się wydarzyło i dam wam znać w tym filmie. A przez peron drugi przejeżdża siódemeczka. EU07062 z Kolpremu. Ale brudna. Stacja Jaworzno-Szczakowa nie daje odetchnąć. Przed nami M62. Spalinowa lokomotywa ze składem platform. Podłoga się trzęsie i o to w tym wszystkim chodzi. Również jakieś stalowe bloki z huty są przewożone na tych platformach. Powiem wam, że waga musi być zacna. I teraz M62 czeka na wyjazd. A teraz słów kilka o stacji Jaworzno-Szczakowa. Przystanek tutaj powstał w 1847 roku. Mamy tutaj trzy perony, z czego jeden jest nieczynny. Mamy tutaj pięć krawędzi peronowych. No i przebiegają tutaj linie numer 126 i 133. A osobiście uważam, że to fajny dworzec z dużym ruchem. No i nagrywa się tutaj przyjemnie. M62 dostał sygnał wyjazdowy.
skład towaru wyrusza. Zobaczcie, jakie te stalowe bloki są wielkie. Jest to ogromna masa. Na samym końcu mamy jeszcze węglareczki. Jeszcze dobrze nie odjechał M62, a już na tor obok wjeżdża słowacki łamaniec ze składem węglarek. No cóż za dzień dzisiaj. Jak widać, bardzo długi skład, bardzo duża ilość wagonów. No i łamaniec się zatrzymał i będzie oczekiwał na wyjazd. A przed nami gama ze składem platform przeleci po naszym, obok naszego peronu. Intercity Piast, relacji Kraków-Gdynia Główna. Na czele widzimy Gryfina. Zaraz zerkniemy . Widać, skład jest długi, aż 11 wagonów. Aż zazdroszczę tym, którzy jadą nad polskie morze. A pociąg przyjechał planowo. I za sekundkę powinien ruszyć. Jest gwizdek konduktora. Sygnał do odjazdu. I Piast rusza w dalszą drogę. A dla wytrwałych jeszcze jeden magnesik zostawiam w tym miejscu, czyli wejście na stację Jaworzno-Szczakowa. Kto tu przebywa, przyjeżdża, ten wie, co to za miejsce, więc zapraszam po odbiór. I mamy jeszcze przelot jakiegoś Icka. EP07 1036.
Na terenie kolejowym doszło do porażenia prądem prawdopodobnie pracownika kolei. Zdarzenie miało miejsce gdzieś przy rozdzielni. Był to 34-latek z mojego miasta Tychy. Na miejsce zostało skierowane m.in. lotnicze pogotowie ratunkowe, którego zespół prowadził akcję reanimacyjną przez blisko godzinę. Niestety życia mężczyzny nie udało się uratować. Był nim 34-letni mieszkaniec Tychów. No i na tym będę kończył ten odcinek. Standardowo, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapę, zostawcie suba, dajcie jakiś komentarz, bo to pobudza do dalszego działania. Ja się z Wami żegnam i do następnego. Hej! Schodzące słońce, powietrze, pełne energii. Nad torami cisza, wkrótce wybuchnie melodia. Pociąg Lechu Tychy nadchodzi na torach. Hip-hop z Tychów porusza cały świat, hej! Nadchodzi pociąg, wszystko robi się głośno. Słychać bicie serca, rytm hip-hopu rośnie. Pociąg Lechu Tychy, wiara jak kolejka. Na torach życia.